Oczy. Mhm. Teraz otwórz sobie oczy i powiedz, co widzisz na wprost. Nie mogę nic zobaczyć. Jest tak ciemno? Czy co? Widzę swoje pomieszczenie. Nic nie widzę. Bo masz światło zgaszone, tak? Tak. Ale jest taka całkowita ciemność, czy jest jakiś prześwit światła? Jest prześwit. Jest prześwit. Dobrze. Chodzi o to, ty leżysz sobie na wznak, tak? Tak. Dobrze. Czyli patrzysz w stronę sufitu? Dokładnie. I na tym suficie nic nie widzisz? Nie. Dobrze, spokojnie przyjrzyj się. Nie ma tam lampy? Nie, jakieś takie kreski. Są kreski, to już jest dobrze. Czyli zaczynasz powoli widzieć. Dobrze. Przyjrzyj się dokładnie. Tak spokojnie, na luzie. Przyglądaj się temu sufitowi i zobacz, co tam na nim jest ciekawego. Czy jest coś takiego, co by można było na to coś zwrócić uwagę? Może jakieś właśnie załamanie, jakieś kształty? Takie nachodzące linie. Nachodzące linie. Dobrze. Przyjrzyj się tym liniom bardzo dokładnie. Jaki mają kształt, jakie mają ułożenie. Tak jakbyś chciała je zapamiętać. Tak przyjrzyj, jakbyś chciała z nim zrobić zdjęcie. I teraz zamykasz oczy i powiedz mi, czy jak masz zamknięte oczy, to widzisz te linie tak samo, czy jakoś inaczej? Inaczej. One są takie błyszczące i migają. Aha, dobrze. Otwórz sobie jeszcze raz oczy, znowu im się przyjrzyj. Chodzi o to, że ja muszę ciebie zsynchronizować, żebyś widziała tak, jak widzisz przy otwartych oczach, żebyś tak samo widziała przy zamkniętych. I to jest prawidłowe. Więc teraz otwierasz sobie oczy, przyglądasz się, zamykasz i próbujesz wyobraźni popatrzeć tak, jak się patrzyłaś, żebyś się dostroiła. Potem znowu otwierasz oczy, znowu się temu przyglądasz bardzo dokładnie. Powiedzmy, że robisz wyobraźni sobie zdjęcie temu, zamykasz oczy i znowu przyglądasz się. I tak cały czas rób, aż zauważysz, że widzisz tak samo przy otwartych, jak i zamkniętych oczach, że obraz się zatrzymuje w wyobraźni. Powiedz, zmienia się coś? Tak. Jak mam otwarte oczy, to później jak zamykam, to ciągle są te takie linie, takie światełka, one tak migają, przesuwają. Dobrze. Przyglądaj się bardzo dokładnie. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. I doprowadź do takiej synchronizacji, żeby to się stało takie naturalne. Mhm. I powiedz, jest już tak samo, czy dalej jeszcze są różnice między jednym a drugim obrazem? Myślę, że jest tak samo. Dobrze. Teraz otwórz sobie oczy. Przyjrzyj się bardzo dokładnie tym liniom. Przyjrzyj się tak dokładnie, żebyś zapamiętała wszystko, bo ja za chwilę powiem, żebyś zamknęła oczy, a za chwilę też zapytam cię o pewne szczegóły tych linii. Chciałbym, żebyś mi opowiedziała o pewnym szczególe, ponieważ nie wiesz, o który ja cię zapytam, więc przyjrzyj się wszystkim bardzo dokładnie. Teraz przyglądasz się, wyobraźnie robisz zdjęcie, zamykasz oczy i cały czas trzymaj ten obraz przed oczami, żeby ci nawet na ułamek sekundy nie zniknął, a ja całą twoją świadomość przenoszę na pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy,
ramiona, gardło, ręce, szyja, dłonie, głowa, dolne partie mięśni twarzy, górne partie mięśni twarzy i pierwsze oko. Pierwsze oko jest gdzieś na czole. Ja teraz tam dotykam swoim palcem energetycznym u ciebie na czole, przyciskam i tam przenoszę całą twoją świadomość. Powiedz mi, co czujesz na czole? Łaskotanie. Tak, to jest takie bardzo subtelne łaskotanie. Ja teraz wzmacniam jeszcze bardziej to łaskotanie, jeszcze bardziej, teraz bardzo wyraźnie go czujesz. Ja teraz policzę do 10, ale jak doliczę do 6, twoje pierwsze oko się otworzy całkowicie i się aktywuje. A jak policzę 7, 8, 9, 10, zaśniesz, opuścisz ciało i staniesz się czystą świadomością. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i śpisz. Teraz Iwonko, wyobraź sobie, że leżysz na brzuchu. Tak sobie wyobraź, że leżysz na brzuchu i buzię i nos masz w poduszkę wciśniętą. Teraz wyobraźnij, podnosisz tyłek do góry wysoko, wysoko, rękoma. Odpychasz się, podnosisz głowę i klęczysz. Teraz jedną nogą stajesz w łóżka, drugą podchodzisz do drzwi, ale ich nie otwierasz, tylko stoisz przed drzwiami teraz. A teraz przechodzisz przez drzwi, jesteś na korytarzu. Teraz wyobraźnij bardzo szybko wyjdź z domu na dwór. Jak wyjdziesz na dwór i staniesz plecami do głównych drzwi od domu, a twarzą do dworu, to mi powiedz. A teraz ruszaj i szybko idź. Tak jak zawsze, codziennie wychodzisz, wchodzisz, tą samą drogę wyobraźni przejdź. I jak wyjdziesz już na dwór, to mi powiedz. Jestem. Jesteś, dobrze. Teraz opowiedz mi wszystko, co jest od prawej strony do lewej przed twoim domem. No, ja tak widzę swoje takie wyjście do pracy, jak stoję przed blokiem. Drzewa. Takie śpiewają. Czyli wszystko jest normalnie, tak jak zwykle. Dobrze. Teraz ja unoszę cię lekko do góry, coraz wyżej, a teraz jesteś dokładnie 5 metrów nad blokiem. Widzisz dach bloku z góry, widzisz to podwórko, widzisz tam to całe obejście dookoła bloku, widzisz całą okolicę. Powiedz mi, jest wszystko normalnie, tak jak znasz swoją okolicę, czy jakoś inaczej? Tak normalnie, spokojnie. Dobrze. Teraz unoszę cię jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. A teraz ogromną prędkością lecisz w stronę chmur. I już jesteś pod chmurami. Dotykasz głową chmur. Chmury są miękkie, delikatne, ale nie chcą cię przepuścić. I ty sobie tak wisisz jak taki sopelek. I tak sobie kołyszesz się i chmurki nie chcą cię przepuścić. Tam na dole widzisz blok, widzisz swoje miasto, widzisz całą okolicę. Widzisz całą Polskę. Widzisz wieżę Eiffla. Powiedz mi, jak duża wieża Eiffla jest z tej wysokości? Taka duża, ona prawie sięga do mnie. Dobrze. Widziałaś kiedykolwiek wieżę Eiffla, czy pierwszy raz widzisz? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Dobrze. A teraz patrzysz się na statuę wolności w Stanach Zjednoczonych. Jaka ona duża jest? Ogromna. Kiedy ją ostatnio widziałaś? W snach tylko. Dobrze. A teraz patrzysz się na chiński mur. Jak wygląda chiński mur? Długi, ale nie taki wysoki, taki normalny. Aha, dobrze, w porządku. Teraz chmurki się rozstępują, a ty wchodzisz do środka i chmurki cię otaczają ze wszystkich stron, tak cię otulają.
i nic nie widzisz, tylko chmurki. Powiedz, jakiego koloru są chmurki? Białe, szare czy jakieś inne? Białe. Białe. Dobrze. Czyli taka typowa mgła, tak? Tak, tak. Dobrze. Teraz momentalnie wynurzasz się z chmurek i jesteś nad chmurkami. Bosymi stopami stoisz na chmurkach, tak jakbyś nie stała na ziemi, tylko stoisz na chmurkach i jak okiem sięgnąć, wszędzie dookoła ciebie są chmurki pod stopami, a nad tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, czy na tej wysokości niebo jest jakieś ładniejsze, bardziej niebieskie, czyściutkie, czy jest tak samo jak z ziemi patrzysz na nie? Jest takie niebieskie, ładne. Ładne. Kiedy tak czyste, niebieskie, ładne niebo ostatnio widziałaś? Nie pamiętam. Nie pamiętasz, dobrze. A po której stronie ciebie jest słoneczko? Ja tak za bardzo tego słońca nie widzę, tylko niebo niebieskie. No dobrze, rozejrzyj się dookoła i zobacz, gdzie to słoneczko może być. Po lewej. Tak prześwituje i nie do końca je widzę. A, wiesz, że gdzieś tam jest, tak? Tak. Dobrze, w takim razie teraz pobiegaj sobie po tych chmurkach. Powiedz, czy one są równe, nierówne, czy one są miękkie, czy twarde. Pokaturlaj się trochę, fikołki porób, tak jak małą dziewczynką, jak byłaś, pobaw się tak na full i powiedz mi, jakie to uczucie, jak się czujesz, jak się tak bawisz i robisz, co chcesz. No, przyjemnie. Dobrze. Teraz tam w dali widzisz najwyższą górę świata. Ona wystaje z tych chmur, sam czubek jej wystaje. Ten czubek jest równo ścięty jak stół i wielkości stołu. Góra jest cała ośnieżona, bo to jest najwyższa góra świata. Tu są wieczne śniegi. Teraz unosisz się do góry i lecisz jak ptaszek. I już lądujesz na szczycie tej góry. Stoisz na szczycie tej góry, także widzisz zbocza ośnieżone tam, nisko w dole widzisz te chmurki, po których chodziłaś wcześniej, a nad tobą jest niebo i słoneczko. Teraz widzisz słoneczko? Tak. Dobrze. Popatrz mu się tak prosto w twarz i powiedz na głos, kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. I co ono odpowiedziało? Uśmiecha się. Uśmiecha się. Kiedy ostatnio do ciebie się słoneczko uśmiechało? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. Dużo rzeczy nie pamiętasz. Dobrze. W takim razie, tutaj, Iwonko, są bardzo silne wiatry na tej górze. Tu są tak silne wiatry, że wszystko, co napotykają, porywają i zamieniają w pył. Ja jeszcze zwiększam prędkość tych wiatrów do biliarda kilometrów na ułamek sekundy. One zrywają z ciebie teraz całe twoje ubranie, a ty tu stoisz nago. One to ubranie zamieniają w pył i robią taką chmurkę pyłu po tym ubraniu. Teraz te wiatry zrywają twoją skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje ciała, zmysły, umysły, byty, klątwy, karmy, kary, winy, choroby, niepowodzenia, emocje, złości, słabości, wszystko, absolutnie z wszystkich poziomów ciał, zmysłów i umysłów, nieskończoność, nieskończoności na wszystkich poziomach. Absolutnie wszystko, co twoje, nie twoje, o czym wiesz i nie wiesz, wszystkie klątwy, jak już powiedziałem, jakieś czary, pierdoły i dyrdymały, wszystko zabierają te wiatry i wszystko zamieniają w taki pył. Chcesz się pozbyć sakramentów kościelnych, religijnych, systemowych? Wszystkiego, tak. Dobrze. Skoro chcesz się pozbyć, to teraz widzisz, jak sakrament chrztu wygląda. Ten wiatr zrywa sakrament chrztu i popatrz, jak to wygląda. Tak jakby coś rozdziera, rozwarstwia się. Myślałaś, że sakrament chrztu to może być czymś takim, czy to jest poza twoją wyobraźnią, co widzisz teraz? Poza wyobraźnią. A jak to oceniasz, ten sakrament chrztu, jako coś dobrego czy złego? Coś, co ciąży. Coś, co ciąży. Dobrze. To już go wiatry porwały, już zamieniały w pył. Teraz będzie komunia. Zobacz, jak to wygląda.
teraz bierzmowanie, teraz jakieś śluby, pieczęcie, umowy z tego życia, ale i z innych żyć. Jeżeli kiedykolwiek składałaś jakiekolwiek śluby, pieczęcie, umowy, zobowiązania, przyrzeczenia, obietnice czy cokolwiek złożyłaś, to wszystko teraz widzisz, jak to jest zabierane i od razu zamieniane w pył. Ze wszystkich poziomów całego twojego istnienia w nieskończoność, nieskończoności. Absolutnie wszystko, cała twoja historia jest tutaj tym pyłem. To wszystko teraz jest wymieszane tak, że już nikt ani nic z tego nie może się już odbudować. Ja tą chmurę dołączam do tamtej chmurki i jest teraz jedna wielka chmura tego całego bałaganu. A ty tu stoisz na tej górze jako szkielet. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? Nie mogę dostrzec jeszcze siebie. Nie możesz siebie dostrzec, czyli ciebie już tam nie ma? Takie jakieś czarne fale się rozpływają i nie mogę siebie zobaczyć. Czyli są jakieś czarne fale, tak? Mhm. Dobrze, ja teraz daję ci takie specjalne okulary prawdy, przed którymi nikt ani nic się nie ukryje. I ty jako istnienie teraz widzisz bardzo wyraźnie, widzisz te całe fale i poznajesz teraz całą ich historię. Skąd one się wzięły? Czym one są? Z jakimś dymem. Zapytaj się ich, kim jesteście? Co mówią? Nic nie mówią. Zapytaj się, czego chcecie? Zapytaj na głos. Będzie ci łatwiej usłyszeć. Czego chcecie? Co odpowiedziały? Jaka pierwsza myśl taka się w tobie pojawiła? Ciebie. Dokładnie. A ty chcesz, żeby oni ciebie mieli w swojej władzy, czy nie? Nie. Nie chcesz, dobrze. W takim razie ja teraz kieruję taki wielki, potężny piorun, który jest 10 razy większy, potężniejszy od nich. Ten piorun uderza w nich, spala, oni znikają i nie ma już tam nic. Absolutnie nic. Jest tak? Się coś rozpływa, coś się dzieje. Dobrze, to jeszcze jeden piorun uderza w to i całkowicie niszczy wszystko z całą historią, zawartością, ze wszystkim, absolutnie, do zera. I jest cisza. Jest tak? Tak się robisz jaśniej i spokojniej. Dobrze, teraz wszystko, co ciebie stanowiło, co dotyczyło ciebie, wszystkie te rzeczy, z których zostałeś oczyszczona, jest teraz to wszystko w tej chmurze. Teraz jeszcze większy piorun uderza w tą chmurę, spala ją, ona znika, nie istniała, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś całkowicie od tego wszystkiego wolna. Powiedz mi, jak się teraz czujesz? Jakieś trochę napięcie. Gdzie to napięcie czujesz? W kręgosłupie. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie i twoje ciała do naszej apteczki. Kładę twoje ciała na stole operacyjnym, a ty stoisz obok jako czyste istnienie. Jesteś formą tylko istnienia. Energią. Nie masz żadnego wyglądu. Patrzysz się na swoje ciało, patrzysz się teraz na swój kręgosłup i powiedz, co tam jest. Co to jest, co ci dokucza, albo co daje znać o sobie. Nie widzę siebie, cały czas widzę coś takiego czarnego. Coś mi zasłania. Dobrze, zapytaj się tego czegoś, kim jesteś i czego chcesz. Na głos. Kim jesteś i czego chcesz. Nie słyszę odpowiedzi. Dobrze. Chcesz się tego pozbyć na zawsze? Tak.
Dobrze, w takim razie ja teraz stawiam taką klatkę diamentową specjalną. Wstawiam Ciebie do klatki. Włączam specjalny program, który wciąga wszystko, łącznie z tym czymś, do tej klatki, ale absolutnie wszystko. Wszystko, co było, jest i co by jeszcze mogło kiedykolwiek być. Wszystko, co Ciebie dotyczy i Ciebie nie dotyczy. Absolutnie wszystko. Zwiększam moc tego programu i on wszystko wciąga z całego Twojego istnienia w nieskończoność nieskończoności. I ostatnia rzecz, jaka będzie wchodziła, będzie świeciła na czerwono. I jak wejdzie, to mi powiedz. Ja jeszcze zwiększam moc tej klatki i jeszcze zwiększam. A teraz zwiększam miliardkrotnie w nieskończoność. I co się dzieje? Jest tak, jakby leci do góry, ale nie widzę, czekam na ten czerwony kolor. Ja jeszcze zwiększam miliardkrotnie moc tej klatki i jeszcze miliardkrotnie. Cały czas leci? No takie zamazane, praktycznie już nic nie widzę. Dobrze, ja teraz wyjmuję Ciebie z tej klatki jako czystą świadomość i stoisz z boku. Nikt Ciebie nie widzi. Jesteś niewidzialna dla wszystkich i teraz widzisz, co dalej ta klatka wciąga. Ja klatkę powiększam. I czy coś jeszcze do niej wchodzi, czy już to weszło na czerwono? Nie, jeszcze nic nie weszło. Dobrze, to stoisz teraz sobie z boku i patrzysz, jak to wejdzie na czerwono, wtedy dożysz. Ja powiększam klatkę i zwiększam moc jej wciągania wszystkiego. Wszystko, czego nie chcesz, co się chcesz pozbyć, to wrzucaj do tej klatki. W myślach wystarczy, że pomyślisz, co chcesz, żeby tam rzucić, to od razu to wrzucasz. W ten sposób będziesz pomagała, żeby szybciej to wlatywało. Tak przebłyskuje taki kolor czerwony, tak miga. Ale wszedł, czy jeszcze nie? Miga tylko. Dobrze, poczekamy. Ja zwiększam moc klatki, teraz nieskończoność i wszystko wciąga łącznie z tym czerwonym. Weszło? Tak. Teraz zamykam klatkę. Zakładam miliard warstw folii na tą klatkę, pod spodem zamykam, pieczętuję. Nikt, nic już z tego nie może wyjść. Wszystko jest zamknięte w klatce, a ty obok stoisz jako czyste istnienie. Powiedz mi, jak się teraz czujesz. Tak lepiej. Trochę mniej napięcia zniknęło. Mniej napięcia, dobrze. Czy chcesz, żeby spalić tą całą zawartość w tej klatce, co jest to wszystko i pozbyć się tego już na wieki? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej teraz widzisz, jak ja biorę tą klatkę, zanoszę ją do słoneczka, widzisz, jak słoneczko ją zjada, spala i wszystko znika, nie było, nie ma i nigdy tego nie będzie. A ty jesteś całkowicie od tego wolna. Teraz odłączam od Ciebie wszystkie powiązania, połączenia, jakieś karmiczne, różne, obojętnie ze wszystkich Twoich ciał, zmysłów i umysłów. Wszystko od samego początku z Ciebie zabieram, co jest z tym wszystkim związane, do słoneczka, słoneczko. Ostatecznie to spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a Ty jesteś teraz całkowicie od tego wolna. Powiedz mi, jak się teraz czujesz. Czuję się, że tak ręce mi się unoszą. Lekko. Dobrze. W takim razie teraz ja podnoszę wibracje każdej Twojej komórki do 1000 herców. Teraz do 5000 herców. Teraz do 5 milionów herców. Każda komórka ma taką wibrację, a teraz do biliarda herców. A teraz nieskończoność.
Wszystkie twoje komórki są czystym światłem. Powiedz, jak się czujesz? Jakbym się kręciła w kółko w jakimś układzie słonecznym, wysoko. Czyli teraz widzisz, kim jesteś? Nie wiem, planetą, gwiazdą, która się kręci dookoła. A dookoła ciebie co jest? Przemierzam kosmos, wszechświat i tak. Przemierzam, podróżuję przez drogę mleczną gwiazdy. To jak myślisz, kim jesteś lub czym? Trudno określić, bo ja jakby cały czas lecę dokądś. Jakiś meteorytę może. Jak myślisz, o co tu chodzi? Bezkres. Jak się tu czujesz z tym czymś? Jako to coś? Dobrze się czuję. Czy znasz swój cel, dokąd ty jakby lecisz, podążasz? Nie. A czy to ma dla ciebie znaczenie? Nie, po prostu krążę w jakiejś przestrzeni i nie ma znaczenia. Czy jesteś duża? Tak. Przyjrzyj się, jak jesteś wielka. W porównaniu do Ziemi na przykład. No, widzę Ziemię z góry, także duża jestem. Mhm. Lecisz w stronę Ziemi, czy lecisz jakby w inną stronę? Chyba teraz w inną. Teraz uwalniam. Ziemia gdzieś tam z tyłu jest. A jak się zachowują inne planety, inne gwiazdy? Czy tak samo jak ty, czy jakoś inaczej? No, czasami lecą ze mną, czasami zostają. Czasami je mijam. A dlaczego tak się dzieje? Tak po prostu jest. Powiedz, co się dzieje, jak tak przemierzasz te odległości? O czym myślisz? Tak obserwuję takie zielone kolory, tak jak fajerwerki, zorza. Nie myślę o niczym. Patrzę po prostu. Czy często ci się tak zdarza, że o niczym nie myślisz i tak sobie tylko jesteś obserwatorem? Nie. Teraz pierwszy raz ci się zdarza? Tak. Jakie to uczucie, tak nic nie myśleć? Śmieszne. Śmieszne? Mhm. A teraz tak przypomnij sobie, jak myślisz, to są twoje myśli? Czy te myśli same ci przychodzą, jak jesteś w innym stanie niż teraz? Same przychodzą. Czyli nie są to twoje myśli? Nie. A jak myślisz, skąd one przychodzą? Tak się pojawiają nagle. Dobrze. Teraz sobie cały czas tak wędrujesz i teraz obok ciebie widzisz to, skąd przychodzą twoje myśli w normalnym, codziennym życiu i jak to wygląda to coś, co ci wysyła te myśli? Jakaś taka postać. Zapytaj się tej postaci na głos, kim jesteś?
Kim jesteś? Co odpowiedziała? Tobą. Chciałabyś być tylko sama sobą, bez tego czegoś, co mówi, że jest tobą? Tak. Teraz daję ci taki specjalny pistolet do prawej ręki i weź zaszczel to coś. Zaszczeliłaś tą postać? Tak. Ja teraz chwytam tą postać i ty widzisz, ja ją zanoszę do słoneczka centralnego. Centralne słoneczko to spala z całą jego historią. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tej chwili całkowicie wolna. Będziesz zawsze miała taką ciszę, spokój. Jak będziesz chciała coś wymyśleć, to se sama wymyślisz. Niepotrzebni ci są podpowiadacze. Przyjmujesz, tak? Tak. I tak jest. Powiedz mi, jak teraz się czujesz? Jak się pozbyłaś tego czegoś? I tak lepiej. Powiedz mi, co jeszcze chciałabyś załatwić? Z czym przyszłaś na sesję? Co byś jeszcze chciała zrobić dla siebie? Bo nie chciałabym być samotna. Nie chciałabyś być samotna. To może sformułuj inaczej odpowiedź. Tamtą kasuję, spalam ją, jej nie ma. Inaczej sformułuj swoją intencję. Co byś chciała? Szczęśliwą rodzinę. O, to już brzmi lepiej. Bo tamta intencja o niczym nie świadczyła. Nie dawała ci żadnej perspektywy. Kto i co ci jest potrzebne do szczęśliwej rodziny? Mężczyzna. Mężczyzna. Opowiedz mi, tak używając wyobraźni, jaki jest twój idealny mężczyzna, którego byś chciała na przykład mieć? Kochający, szczery, troskliwy. Gdyby kochał mnie i mógł zaakceptować moją córkę. Dobrze, teraz wyobraźnij, stwórz sobie takiego idealnego mężczyznę przed sobą. Po prostu wyobrażając sobie, kreujesz i tworzysz przed sobą idealnego mężczyznę. I z wyglądu, i z charakteru, i z zachowania. Stwórz taką postać idealną, jaką chcesz. I nie zapomnij o żadnym szczególe. O żadnym. To jest bardzo ważne. Stwórz ideał. I jak już stworzysz z wyglądu i z charakteru taki ideał, to mi powiedz. Już. Dobrze. Przyjrzyj się dokładnie. Czy chcesz jeszcze coś poprawić, czy to już jest to? Pamiętaj, żebyś nie zapomniała o żadnym szczególe. To jest bardzo ważne. Już myślę. Dobrze. Teraz przytul go do siebie. Powiedz mu, że go kochasz. Na głos. Kocham cię. Co on odpowiedział? Przytulił mnie również i odpowiedział, że też mnie kocha. Dobrze, zapytaj się, kiedy będzie z tobą? Wkrótce. Więc widzisz, stworzyłaś i wkrótce będzie. Popatrz, jak szybko się twoje marzenie spełniło. Takie to jest proste. I naprawdę takie jest proste. Wiesz, dlaczego to było możliwe? Dlatego, że ty to sama skreowałaś. Nie żaden umysł, nie żaden podpowiadacz, nie żaden jakiś inny gigant, tylko ty sama to zrobiłaś. I to jest bardzo ważne. Każda twoja intencja, która pochodzi od ciebie, jest spełniana od razu. Jeżeli to robi umysł, to on najpierw robi nadzieję, a potem ją niszczy. I dlatego byłaś samotna. Bo to umysł dawał ci nadzieję i zabierał, dawał i zabierał, dawał i zabierał. I ty byłaś cały czas taka rozbita.
Było tak? Tak, tak. Widzisz, jakie to jest proste? Pamiętaj, to ty masz być panią siebie. To ty masz decydować o wszystkim. I pamiętaj, zawsze sięgaj po wszystko to, co jest najlepsze. Ponieważ to ty kreujesz. Kreujesz to, co do ciebie ma przyjść. Więc kreuj zawsze precyzyjnie, dokładnie i wszystko, co najlepsze. Nigdy nie pozwól, żeby ktokolwiek zakłócił ci twojej kreacji. Bo to nie ma nic znaczenia. Tylko ta kreacja. Jak ona jest czysta, piękna, tak ona jest. I ona już jest. Dobrze. Czyli twój mężczyzna już jest. Powiedz, co jeszcze byś chciała. Chciałabym pokochać siebie, tak. Nie złościć się na siebie. To muszę ci powiedzieć, że właśnie to jest podstawa. To jest podstawa. Bo ten mężczyzna, on przyjdzie, dlatego będzie o wkrótce, no bo ty musisz być gotowa na niego. A ty możesz być tylko wtedy gotowa, jeżeli będziesz sama pełna miłości, spokoju, ciszy, radości. Rozumiesz? Bo do takiej istoty każdy chętnie przychodzi. Przecież sama wolisz rozmawiać z kimś, kto jest uśmiechnięty, wesoły, radosny, niż z takim kimś, kto mówi, jaki on jest chory, jak go coś boli, jak jest wkurzony na politykę, na jakieś pierdoły, na tego. Przecież uciekasz od takich ludzi, więc jeżeli nie lubisz takich ludzi, którzy narzekają, jęczą, gderają, to nie możesz sama taka być, rozumiesz? Bo będą od ciebie uciekać, tak jak ty uciekasz od tamtych. A twój ideał przyjdzie do ciebie tylko wtedy, gdy ty będziesz gotowa na niego. Czyli gdy ty będziesz taka jak on. I on wtedy przyjdzie. Bo jest tak, że wszystko to, co do ciebie może przyjść, to przyjdzie, bo podobne przyciąga podobne. Jaka jesteś, takie coś do ciebie przychodzi. Jeżeli jesteś wycofana, jesteś samotna, jesteś zagubiona, to nic do ciebie innego nie przyjdzie, tylko to samo. Czyli nic. Czyli beznadzieja. Rozumiesz teraz? Tak. To jest bardzo ważne. Wystarczy zrozumieć pewne rzeczy i być ciszą. Ciszą, absolutnie. Nie martwić się, co będzie jutro. W ogóle nie myśleć o tym, co będzie jutro. A jutrzejszy dzień będzie cudowny. Dlaczego? Dlatego, że nie spieprzymy go swoimi myślami. Rozumiesz? Bo człowiek to mówi tak, o, jutro pójdę gdzieś tam na spacer. No tak, ale jak będzie deszcz, mówi umysł, to przecież nie pójdziesz na spacer, bo będzie mokro. No i już rozpieprzył całą imprezę. Rozumiesz? Więc teraz mówisz tak, jutro pójdę na spacer, będzie słonecznie i koniec, nic więcej. Nie mówisz, ale jak będzie deszcz, to nie pójdę, bo od razu rozwalasz swoją kreację. Rozumiesz? Chodzi o to, żeby tylko kreować to, co ty chcesz. A nie dawać żadnej podwątpliwości. Nic innego. Ktoś mówi na przykład, ja wezmę kredyt i kupię sobie mieszkanie. No tak, ale myśli sobie za chwilę, umysł mu mówi, ale wiesz co, a jak stracisz pracę, nie byś mógł spłacać, no to co? No i już sobie rozpieprzył wszystko. Tylko dlatego, że swojej intencji czystej, jakim był cel, mieszkanie, co zrobił? Rozwalił, bo już pozwolił umysłowi kreować i zniszczyć to, co on chciał. To, co robiłaś wcześniej, pozwalałaś temu kreatorowi kreować po swojemu. I twoja kreacja nie miała siły przebicia. Rozumiesz? Dlatego tu jest bardzo ważne, żebyś zawsze mówiła to, co chcesz, a niczym się nie zastanawiała. Niczym absolutnie. Chcesz pałac, mówisz, chcę mieć pałac i koniec. I to jest wszystko. I pałac będziesz miała. Ale jak powiem, chcę pałac, ale skąd, wezmę pieniędzy, a to trzeba otrzymać, a zapłacić, od razu dokreujesz do tego co i od razu wszak trafił cały plan. I tak ludzie robią. Tak ludzie sami kopią sobie tyłki. Swoją głupotą. Bądź mądrzejsza. Nie daj się. Koniec. Skończ z tym wszystkim. Zacznij sama kreować. Dzisiaj, gdy będziesz ciszą, jutro będzie piękny dzień. Dlatego, że nic nie wykreujesz, co by jutro cię zaskoczyło. Tak będzie. Tak jest. Powiedz Iwonko, co byś jeszcze chciała na koniec dobrego.
odwagę mieć, się nie bać. Wszystko jest w tobie. Wszystko jest w tobie. Odwaga jest w tobie. Wyrzuć tylko z siebie wątpliwość. Nie miej żadnej wątpliwości. Jeżeli chcesz być kochana, chcesz być szczęśliwa, nie możesz mieć wątpliwości, bo wątpliwości ci to zabiorą. Rozumiesz? Mhm. Więc już wiesz, że w tobie odwaga jest. I tu nie chodzi o to, żeby sięgać po odwagę, tylko żeby wywalić z siebie wątpliwość. Nie miej nigdy żadnej wątpliwości. Zacznij się tego uczyć, dlatego że przez jakiś czas możesz ponosić małe porażki, ale to tylko będzie dowód na to, że prawda jest jedna. Od twojej kreacji, od ciebie zależy wszystko. Jeżeli nie będziesz wypuszczać intencji sprzecznych z pierwszą intencją, ta pierwsza intencja zawsze się ziści w całości. Jeżeli będziesz wypuszczać intencję, a drugą, która będzie ją niwelowała, no to wiadomo, że się nie wydarzy. Więc nie rób tego, nie wypuszczaj intencji negatywnych, tylko pozytywnych. Myśl pozytywnych. Rozumiesz? Myśl o sobie dobrze. Tak. Bardzo dobrze o sobie trzeba myśleć. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Musisz myśleć o sobie, że jesteś piękna, młoda, zdolna, że masz wszystko, co potrzebujesz. Niczego nie potrzebujesz, bo masz wszystko. I wtedy do ciebie wszystko przychodzi, bo to wszystko mówi tak, ja chcę iść do Iwonki, bo ona mówi, że ona ma wszystko, a ja też chcę mieć wszystko. Rozumiesz? A ty mówisz, o, ja bym chciała to, chciałabym tamto, bo tego nie mam, tamtego nie mam. To coś słucha i mówi, o, to ja pójdę do Iwonki, bo ona nie ma i ja też nie mam. No i Iwonka już dwa razy nie ma. Rozumiesz, jak to działa? To tak naprawdę działa, to jest takie proste, to jest takie proste. A ludzie szukają cholera wie czego, nie wiadomo gdzie, no tylko dlatego, że nie mają świadomości. Ty już masz świadomość, wiesz o co chodzi, wykorzystaj to, Iwonko, to jest takie proste. I jak się pojawi ten cudowny facet, napisz mi tutaj, dobra? Dobra. Ona to czeka. Ja teraz zabezpieczam całą ciebie i całe twoje otoczenie, wszystkie twoje marzenia, intencje, wzmacniam twoją własną energią i nikt ani nic nie może ci zakłócić twojej przestrzeni, twojej rodziny, twoich marzeń, twojej zabawy. I tak już jest. Teraz policzę do 5, ty wrócisz do swojego ciała, będziesz tu i teraz, będziesz się cudownie czuła i tak ci zostanie. Zostaniesz w takiej ciszy i spokoju. Już nikt nie będzie ci przeszkadzał. Nie mieszał w głowie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami i zmysłami. Od dzisiaj jesteś panią samej siebie. Powiedz, jak się czujesz? Trochę jak królowa życia. Dokładnie. I to tylko o to chodzi. Tak jest i tak ma zostać. Rozumiesz? Pamiętaj, to ty sama kreujesz o sobie wszystko. I pamiętaj, że do ciebie może przyjść tylko to, kim ty jesteś. Więc myśl bardzo dobrze i bardzo pozytywnie o sobie. I wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję, Leszku. Jeszcze takie pytanie. Możemy opublikować tę sesję? Oczywiście. Super, serdeczne. Dzięki. Przesłuchuj tą sesję i pracuj z nią. Chociaż raz dziennie, dlatego że to utrwali jeszcze ciebie bardziej mocniej, zbuduje ciebie, rozumiesz? Dlatego że jednorazowa sesja niewiele daje. Ale jeżeli będziesz z nią pracować, słuchać ją, przesłuchiwać ją, możesz odpowiadać na pytania, tak samo normalnie zachowywać się, jakby była prowadzona ta sesja. Nic się nie zmienia. Mimo że tam jest nagrane, że ty odpowiadasz, nieważne, i tak odpowiadaj na głos. Bierz udział w tej sesji, bo to jest twoja sesja, twoja prawda, twoja ścieżka. Rozumiesz, o co chodzi? Żebyś korzystała z tej sesji, ale normalnie, żebyś korzystała, słuchając jej, odtwarzając ją, biorąc ciągle w niej udział. Nawet gdy twoje odpowiedzi będą się zmieniać, co innego będziesz przerabiać, nie szkodzi, ale będziesz przerabiać.
I w ten sposób nie musisz przylatywać co chwilę na jakąś sesję, albo coś tam, albo coś. Po co? Masz już tu prowadzoną sesję, masz już to wszystko, co ci potrzebne, żeby dalej pracować nad sobą. I jak będziesz pracować, to zrozumiesz, jakie to było proste i jakie to było ważne. I jakie ważne jest. Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Dziękuję z całego serca.